To już... Czy mam checkpoint? Boże, czy ja mam checkpoint? Tak, to chyba boss. Mam checkpoint! Mam checkpoint! Witam was, drodzy podróżnicy, w zwieńczeniu tej pięknej serii. Koniec mojego pierwszego Extreme Demona, czyli rozdział czwarty. Boss! Ej, typie, o co ci chodzi? Ty, uspokój się. Ziomuś, ty! Chilluj bombę, błagam cię. O, ale fajny atak. Ja niepamiętam. Co? Ciemno? Okej. Masz typie w twarz. Chyba go zdenerwowałem, co? Dasz orb. Ło, ale fajnie. O! Kombo! Kombo! Dobra, druga faza to jest jakaś. Gość jest trochę mocniejszy chyba niż był, co? Pamiętam ten atak, to nie jest trudne. O! To było gorsze. Dobra. Ej! Wydawało mi się, że tam będę bezpieczny. Dobra, jeszcze raz. Homing! Homing! Ej, ale będę musiał mu całkiem sporo zadać obrażeń, co? Dzięki. Dzięki za wiarę. Czuję, jakbyście mi ładowali Genkidamę, przyrzekam. O! What the fuck? Wcześniej tego nie widziałem, dobra. No, moim zdaniem to mnie nie powinno było zawalić. Nie fair, okej? Okay. Takie są dość powtarzalne ogólnie. Ah, fuck! Dobra, ten sam wulkan w sobie mnie nie zabija, to jest git. Nie dostałem obrażeń, nie. Lecimy go zabijać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha. Ha! Wygrałem? Nie wygrałem. Heala dostałem. Okej. Okay. Matko, co on narobił? Matko, chwila. Bo ja się nie nadążam ogarnąć, co tu się dzieje, a on już strzela znowu. Masz hita. Devourer. Dobra, ten atak już znamy, to easy. Ten atak też znam. Spoko. Matko, nie widziałem się przez chwilę. Dobra, lecimy go zabić, lecimy go zaatakować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zdychaj, smoczku, zdychaj! A, nie wiem, czy mi tu starczy. O, przestrzeni. Starczyło, jest git. Dobra, loot. To jest trudne. No chyba, że akurat się trafi łatwe, to było to łatwe. Pan ma heals in one shot, świetnie. Ale tam była strzałka narysowana, a że miałem iść, tak? Rozumiem? Ja źle zrozumiałem ten atak plazmą, ja myślałem, że ten atak plazmą... On będzie jakby wzdłuż tych strzałek, co tam były wyrysowane, a te strzałki to chyba było ostrzeżenie, jak ja powinienem iść, żeby uniknąć tego ataku. To trochę inaczej go odebrałem niż chciałem, tak szczerze. Ja dostałem. Mniejsza. O! Dostałem drugi raz. Ups! Dobra, na drugą fazę będzie heal.
Co? Ale zepsułem, ej. Aż szkoda gościa pokonać, bo tyle się do niego tutaj lazło. On jakiś taki chillowy. Rozumiecie? No, dlaczego nie mogę? Dobra, czas się skupić, co? Czemu mi nie działa ten dashboard? Nie doskoczyłem do tej półki. No, wciskam jak głupek wciskam. Jak za pierwszym razem go biłem, to przecież widzieliście, że każdy jeden hit wchodził. A teraz nie mogę mu hitów wsadzić w ogóle jakoś sensownie. Rozumiem, jak chcę go uderzyć dobrze, to jednak muszę bardzo precyzyjnie klikać. Smoku, nadeszła twoja chwila. Let's kill the fucker. Nice, będzie healek. Jest healek! Jest healek! Masz papę. Co tu się dzieje? Halo? Takiego ataku wcześniej nie było. Jaki randomowy atak w ogóle? XD. Dostałem obrażenia aż. Tego też nie było. Ty masz ataki, których ja nie znam. Fajnie. No przecież oszukany. Stałem tak, że nie powinienem był tym dostać. On jeszcze sobie wymyśla ataki na bieżąco, gad. O nie! Zapomniałem o tym. Boże, przepraszam. Też powinienem to wygrać teraz. Te ataki nowe w ogóle mnie zaskoczyły. Tak mnie wzięły z zaskoczenia, że aż spanikowałem. Totalnie spanikowałem. Dobra, gościu. Giniesz teraz. Nope. Kurde. Szlak by to trafił. Wow. Ej, tego ataku też wcześniej nie było. Nie było tego ataku wcześniej. Leon ma w tej drugiej fazie w ogóle opcji. Dobra, Dragon Fire! Ale bardzo dobrze są zaprojektowane te ataki, żeby nie było żadnego takiego miejsca, gdzie można stać i jest się trochę bezpieczniejszym niż w innym miejscu. W zależności od tego, co się wylosuje, naprawdę można i tak ponieść samotną klęskę. O, nie! Pokonam go. Słuchajcie, zrobię to. Co? No dlaczego mnie to trafiło? Tak gówno. Nie powinno mnie trafić. Ładnie stałem. No przecież ładnie stałem! Nie! Raz tylko? Ale słabo. No nie patrzyłem w dobre miejsce znowu. Panikowałem trochę, przyznam szczerze. Większość tych ataków jest naprawdę prosta do uniknięcia, ale jakoś tak jak niektóre z nich się połączą, no to robi się dużo gorzej. Ja się za bardzo też skupiam na zadawaniu mu obrażeń, kiedy powinienem się skupiać totalnie na unikach, a obrażenia powinny przyjść same po prostu. Naprawdę mogłoby tak być. Mógłbym się nie przejmować wieloma rzeczami, ale się przejmuję. Gentler focus! Źle! Bo ja tego ataku nie rozpoznaję. Nie wiem, dlaczego ja go nie rozpoznaję. Meziu taki, no przecież to łatwe jest, weź, że to zrób wreszcie. Ile można? Dobra, to mogę stanąć tu, bo on rozwali ten środek. Ja właśnie dostałem dwa obrażenia z czapy. Świetny atak, bosie. Jeszcze większe to pole. No. Jednak nie wiem. Myślałem, że wiem. Jednak nie wiem. Dobra. Skup się na unikach. Nie! No przecież... No, wiedziałem. No, dokładnie wiedziałem, co leci. I nawet wiedziałem, jak tego uniknąć. I spieprzyłem. Bawi mnie też, jak drugą fazę prawie przed chwilą przeszedłem. Na jednym, że... No. Wcisnąłem, przyrzekam i wcisnąłem naprawdę, wydaje mi się, dobrze. Tam musiał wejść jakiś lag chwilowy. Świetnie, będę go bił po jeden. Dobrze. Trzeba to, będę go bił po jeden. 5 godzin na tej mapie spędziłem. Świetnie. No, na tej fazie już mogę go trochę szybciej bić, bo w miarę umiem. No, nie umiem tego. Dlaczego tak się dzieje? O Jezus, źle. Jak źle. Ale wybrał sobie atak akurat. Nope.
Koniec? Ale się wyłączyłem. Ja pierdziele, na jednym serduszku go chyba zrobiłem dwa razy. Aż mi klatki spadły. Boże, jeszcze mi się każecie wspinać na koniec. Walić was i wasze questy. Nie obchodzi mnie to. Dziękuję za GG-ki. Dziękuję. Ale po 5 godzinach to cieszy jeszcze bardziej, słuchajcie. Bo to znaczy, że wytrwałem, to znaczy, że warto było... Może nie do końca warto, bo może dla niektórych byłoby to nie warte spędzenia 5 godzin. Ale jest to pierwszy Extreme Demon, jakiego zrobiłem i jestem z tego naprawdę zadowolony. Naprawdę! Throat of the World, moi drodzy. Throat of the World. No nowy hardest jak nic. Absolutnie. W ogóle bez dwóch zdań. Pawciu, dziękuję. Należy się za wbicie. GG, panie gentlerze. Może niewiele, ale coś. Daj spokój. Więcej niż trzeba. Chyba to jest najlepsze miejsce, żeby to powiedzieć. Dzięki wam bardzo, że byliście przy okazji tej mapki. Mapka prześwietna w moim ulubionym stylu i to właśnie dlatego chyba byłem w stanie spędzić z nią aż tak dużo, bo 5 godzin czasu streama przeciągniętego już teraz tak naprawdę o 2,5 godziny, a jeszcze przeciągnięty będzie o kolejny ze względu na kolejny segment. Także przekonała mnie do siebie na tyle, żeby spędzić z nią cały ten czas. Wy teraz ten czas tu widzicie przede mną. I jest moim pierwszym Extreme Demonem. Do następnego. Boże, wychodzę z tej gry. Wychodzę.